Cześć, witam Was serdecznie na kanale Ubiałego. Dzisiaj na warsztacie, właściwie przed warsztatem BMW E61, problem z Niwo. Jeżeli macie problem z Niwo BMW E61, ale też nie tylko, to bardzo często ulega awarii. Ten otoż kompresor, robota dobra, da radę ją zrobić. Bez kanału, leżąca praca, więc wygodna. Każde by marzył o leżącej robocie. Także fajna robota. Dosyć w miarę szybko idzie to zrobić. I o czym należy pamiętać tutaj przy tym jak go w ogóle wyciągnąć. Żeby go wyciągnąć no zdejmujemy taką otoż plastikową osłonę. Bardzo brudno będzie. Dużo piachu i błota leci na głowę. Także robota leżąca, ale brudna. No i generalnie Odpinamy jedną kostkę, na górze jest druga kostka i mamy trzy takie śruby na torxa trzydziestkę. Odkręcamy te trzy śruby, ale zanim je odkręcimy, odkręcamy wężyk. Dziesiątka kluczyk płaski i wężyk zasilający powietrze, czyli doprowadzający powietrze do kompresora, przez który kompresor się Y, tu jest mowy. I jak odkręcimy te trzy, mamy praktycznie już kompresor wyjęty. A no, i mówiłem o osłonie. No właśnie, najpierw zdejmujemy osłonę, która jest na dziesiątki. Takie plastikowe plastikowe nakrętki i ósemki, śrubki. Jedn od strony koła są dwie. Tam wyżej. O, druga. Dwie od strony nad kola. Tu chyba jedna, bo jedna plastikowa była urwana, bo tu troszeczkę podstawa ta akumulatora porzewiała. Jest zabezpieczona ogólnie antykorozyjnie już. I. No i co, wywalamy te trzy, te trzy nakręteczki. To są takie jakby specjalne nakrętki, także nie pogubcie. Tu są sprężynki, to jest na sprężynkach, żeby on sobie pracował. I na górze, nie przestraszcie się jak wypadną wam takie podkładki. Trzeba je znaleźć, żeby gdzieś w piach wam nie uciekły. To na, na górze pod każdą z tych. Yy, yy, znaczy nad każdą z tych gumek tu jest taka podkładka, więc one muszą tu być, ale to akurat nawet jak zgubicie, to można jakoś dopasować gorzej ze śrubami sprężynkami. Yy, warto jest to skręcić na jakiś klej do gwintów, czyli tak zwany slangu mechaników loktatite, loktatite. Dlatego, że tu jedna była już prawie odkręcona do końca, czyli praktycznie już ten kompresor wisiał krzywo. No i oczywiście awaria tego kompresora. Akurat w tym przypadku awaria tego Niwa, Niwo objawiała się błąd czasu podnoszenia. Błąd czasu podnoszenia, wywalał pomarańczowa kontrolka ten błąd na desce. No i był czasem problem z podnoszeniem czyli nie zawsze się podnosił nie do danej wysokości, no głupiało to, wariowało. Nie do końca jeszcze się zepsuło. Ten kompresor ogólnie już kiedyś był regenerowany, wytrzymał, bo auto w rękach jednego klienta wiele lat, więc tu historię znamy. Około 80 lat po regeneracji wytrzymał kompresor. Ten jest drugi, koszt takiej regeneracji gdzieś tu w Warszawie robią, znajdziecie pewnie na jakichś yy, znanych różnych portalach się ogłaszają, także nie jest problemem to znaleźć. Około 550 zł koszt takiego regenerowanego kompresora. Zawozicie swój, odbieracie regenerowany. Fajnie to zrobione. Chyba firma solidna, bo skoro przetrwał te 8 czy 10 lat. Także, także wygląda na to, że dobrze robią. Ale jaki był tu problem? Bo zaczynaliśmy diagnozę od wymiany tego filterka. Żeby wymienić filterek zdejmujemy całe nadkole. No niestety to trzeba już podnieść samochód, zdjąć całe koło. Zdjąć całe nadkole i tam, tam mamy mniej więcej za kołem filterek. Czyli jest trochę roboty takiej brudnej, bo to wszystko w błocie, w piachu. Wyjmujemy nadkole. Tam mamy filterek plastikowy przewód, który łączy się później z gumowym przewodem. I ten otoż przewód widocznie kiedyś nie wiem, może jeszcze nie był sparciały. Ten jest już nowy. Ten otóż, przewód był cały, zgnity, popękany, porywany, poszarpany, i on ssał na pewno jakieś tam błoto, wilgoć w wodę do kompresora, i ten kompresor prawdopodobnie przez to szybciej skończył swoje życie. Także pamiętajcie o tym, że żeby wymieniać ten, koniecznie ten przewód i nowy filterek, nie jest to duży koszt. No, ale wtedy robi nam się więcej pracy przy wymianie tego kompresora, ale to należy zrobić, bo już w takich samochodach 15-20 lat na 99% będzie ten przewód do wymiany. A fil o filterku to nie wspomnę, bo pewnie nikt tego nie robi. Zastanawialiśmy się nad wymianą jeszcze tego elektrozaworu rozdzielającego, taki rozdzielacz, ale zobaczymy, jak to będzie pracowało. Prawdopodobnie będzie tylko wina kompresora w tym aucie. I, i znając jeszcze historię tego auta, wiem, że. Dlatego z diagnozą ważne jest konsultować się z klientem. Wiem, że były wymieniane te miechy, nie wiem, czy tam w ogóle będzie widać. O. Były już wymieniane przez kilkanaście lat. Bo kilkanaście lat jedno auto jest w rękach, w rękach tego właściciela. Były wymieniane dwukrotnie, drugi raz były wymieniane na jakieś takie wzmacniane. Także raz był robiony kompresor, dwa razy poduszki. Także no. Teraz te poduszki można kupić chyba tam po 300 czy ponad 300 zł w miarę przyzwoitej chyba jakości. No więc to niwo jest komfortowe, dosyć zawieszenie w zasadzie nie jest chyba takie drogie w utrzymaniu na tyle lat. Amortyzatory chyba wymienione, bo ja wymieniałem w tym aucie, były wymienione pierwszy raz, a to jest chyba 2006 rok. Czyli z zawieszenia, oczywiście, jest w dobrych rękach, auto szanowane. Więc raz był robiony kompresor. Teraz być może by jeszcze wytrzymał dłużej, tylko przez ten właśnie wężyk skończył swój żywot już prawie, prawie skończył. Nie domagał. Poduchy były wymieniane niwo dwa razy przez kilkanaście lat, 12-14 lat, tak mniej więcej. Kompresor drugi raz działa to w miarę przyzwoicie. Czasem zdarza się oczywiście, że tutaj może być problem z tą instalacją. Od od tego niwo, czyli mogą przegnić kości, gdzieś wilgoć się dostanie. To jest jedna rzecz, która może się wydarzyć. Drugą rzeczą są te, nie wiem, czy to będzie w ogóle nie znajdę, chyba to nie od tej strony. W każdym bądź razie. No będzie widać tam chyba w oddali jest ma wprost. Są te czujniki. Czujniki do poziomowania to jeszcze trzeba tam sprawdzić, czy nie, nie ma problemu z tymi czujnikami z instalacją. Yy, sprawdzić je wizualnie, sprawdzić czy tam nie, nic nie pogniło, nie pogrodowała instalacja, czy się nie powyrywały te takie łączniczki są plastikowe czy tam metalowe. Zależy tam w jakim aucie. Także sprawdzamy te łączniczki. No i warto mieć oczywiście komputer, bo tu można zrobić kalibrację tego tego yy, I siadając oczywiście, czy tam dociążając samochód z lewej, z prawej strony, można sobie te czujniki sprawdzić na wysokości, czyli wchodzimy w Diagnostykę i sprawdzamy sobie, czy one działają, pokazują nam, jak usiądziemy, na przykład z lewej prawej strony, czy samochód się opuszcza i wtedy wiemy, że te czujniki tam te są sprawne. Z tego co wiem jeszcze potrafi się w, tam, w kole zapasowym gdzieś tam są przekaźniki, i przekaźnik, jeden właśnie jest odniwo, też potrafi się skleić. Kiedy wtedy kompresor, jeżeli on się zesmaży, kompresor potrafi chodzić cały czas i może się spalić kompresor, także jeżeli by kompresor chodził cały czas może być wina przekaźnika sklejonego także myślę, że tyle na temat Niwo jeżeli macie właśnie błąd czasu podnoszenia lewej, prawej strony albo obu bardzo prawdopodobne, że padł kompresor nawet chyba nie opłaca się kupować używki, skoro regenerowany kosztuje w granicach tam 500-550 zł no i z tej firmy akurat tu jest w Warszawie nie będę zdradzał yy, firmy, bo to nie jest tam reklama. Jak ktoś tam będzie szukał i tak sobie pewnie znajdzie. Yy, także chodzi ten kompromis. Chodził 8 do 10 lat. Z tym, że mówię, wężyk był cały, cały zgnity, cały ro porozwalany, więc yy, ssał wodę, ssał jakoś tam wilgoć, piach, kurz. I to mogło przyczynić się do, do szybszej jego destrukcji. Yy, także myślę, że jeżeli właśnie będą te błędy podnoszenia, Warto to właśnie od tego zacząć diagnostyki zdjąć tą osłonę. Robota fajna, leżąca. Możecie sobie poleżeć na słoneczku. Akurat dzisiaj no, nie ma słoneczka, bo już jest ciemno. Często do późna robię. Niestety, taka praca, taki zawód jest przynajmniej wieczorem spokojniej pracować. Że Jeżeli komuś to pomogło, zapraszam do innych moich filmów. No i oczywiście do subskrypcji, lajkowania. Pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. Cześć, do następnego.